Zatem tak, czy ja dokończyłem tą myśl? Po prostu chciałem powiedzieć, że po założeniu dobrego pancerza, tarczy oraz krótkiego miecza Mazi staje się bardzo dobrym tankiem, ponieważ niezmiernie ciężko przeciwnikowi ją trafić. No a to, że krótkie miecze co prawda nie mają jakichś super obrażeń, jednak te trzy ataki sprawiają, że dosyć dobrze dziubię przeciwnika. Na razie Mazi będę używać jako łucznika wsparcia. W razie tego po prostu przełączę na miecz. A właśnie, odkąd Yoshima za bardzo nie używa, to jest po prostu trochę lepszy mieczek. Jak widzimy, odkąd jest wojownikiem, ma dużo miejsc na podręczną broń, co jest ponownie bardzo miłe. A właśnie, i ponowną rzeczą, która podkreśla to błogosławieństwo Arvorin, jakie otrzymała Mazi, jest to, że ma własne specjalne umiejętności. Ma małe leczenie, ma przyspieszenie, co jeszcze bardziej polepsza jej niesamowite tempo ataku. Ma odporność na strach. Nie jestem pewien, czy tylko na nią działa, sprawdźmy. Na wszystkich. No, co jest znów bardzo dobre, ponieważ jeśli nie mamy tego zaklęcia, jeśli na przykład nie chcemy zajmować miejsca na zaklęcie u swojego własnego maga, możemy polegać na Mazi, jeśli mamy w drużynie. I także eliminuje przynajmniej czasowo tą niską siłę wzmocnieniem siły, która chyba wzmacnia siłę tak standardowo do 18 punktów. Okej, to tyle względem Mazi i tutaj zagadajmy z tym posągiem. Ten posąg jest częścią zadania. Mianowicie w tych ruinach musimy skompletować pełen symbol Aumatora. Mam nadzieję, że zapamiętałem dobrze imię tego bóstwa. I właśnie, by wykonać to zadanie, przynajmniej w tej części, po prostu zdobywamy trzy części tego symbolu w różnych miejscach. I żeby zaoszczędzić całego tego, wiecie, biegania po ruinach w tej wertę, zamierzam tu trochę oszukać. Mianowicie spisałem, nie zaglądałem do internetów, to robiłem przed, właśnie wykonałem to zadanie standardowo nagrywając, czy grając przed nagraniem i badając jak i co, gdzie zrobić. Tutaj, żeby wykonać tą część tego symbolu amatora, musimy być poddani próbie, po prostu próbie, tak, próbie wiary. Po prostu musimy wyrecytować wszystkie rytuały amatora. Są to rytuały poranka, południa oraz zmierzchu. Czy brzasku w sumie. I musimy po prostu, żeby to zrobić, po prostu każdy rytuał składa się z trzech części i musimy podać te części w odpowiedniej kolejności. W przeciwnym wypadku zaatakuje nas słup ognia, który, jeśli może kojarzycie, to zaklęcie całkiem boli. No i najpierw modlimy się do światła w rytuale poranku, błogosławieństwo księgi. Odnośnie tego, oczywiście, jeśli nie chcecie oszukiwać i na przykład nie zajrzeć do internetów, można zdobyć rozsiane po ruinach notatki. Te notatki oczywiście składają się z trzech części, odnoszące się do trzech rytuałów. Jednak to sprawia, że musicie biegać po każdej tego, także chyba notatki nie są kompletne, co nie jest tak straszne, bo jak widzicie, raptem mamy trzy opcje do wyboru. Ok, mamy próbę południa, teraz śpiewamy hymn. Wyciągamy rękę i będziemy się cieszyć, bo słońce zwycięża, czy światło zwycięża. I rytuał zmierzchu. Teraz recytujemy doktryny. Podnosimy dzieci, to jest trochę dziwne, dzieci? Rozumiem, że w pewnym kontekście to oczywiście jako bóstwo solarne, czy bóstwo kojarzone ze światłością, to zazwyczaj takie bóstwa były tymi naczelnymi, zatem każda rodzina by czciła tego boga, ale trochę dziwne, że to jest takie specyficzne. Co jeśli nie mamy dzieci, a? No w sumie mógłbym podnieść Mazi, ona jest dosyć niska. Tak, podnosimy dzieci. I płaczemy, bo wiecie, słońce zachodzi, jest ciemno. Dostajemy mnóstwo punktów doświadczenia i także pierwszą część symbolu słońca, czy symbolu promienia słońca.
No i tak, idziemy dalej. Z racji tego, że mamy Mazi w drużynie, ona będzie nam czasem mówić o tym, co się gdzie znajduje. Nie aż tak bardzo, ale trochę. Odkąd, no cóż, zanim została schwytana. A i broń nie działa, co to jest? A, bo ona atakuje z łuku. I atakuje normalnymi strzałami. A, tak. Właściwie Yoshimo, odkąd ma te lepsze strzały, jakby dać Mazi. No jak od razu wywala te kiepskie strzały, to są strzały plus 2, na razie je może zachowam, na razie atakujmy plus 1. Daj mi jaką, mam nadzieję, że będzie warto. Okej, okay, to mamy tę lokację, czy ja tutaj muszę iść? W odpowiedzi brzmi jak najbardziej. Zaraz chyba Mazi zresztą wyjaśni, o co chodzi. Słucham? Tak jest. Ona mówi o tym, że tutaj jest ten klejnot słońca, jaki widzimy, i ten klejnot może rozproszyć bariery cienia. I tą barierę widzimy na przykład tutaj. Tej bariery nie można inaczej sforsować, jak tylko przez przez aktywację tego klejnotu. Czemu te wwalnięte Arii idzie tędy? To jest po prostu piękno silnika, które, wiecie, gubi się zwyczajnie. A także, no, ten klejnot działa tak samo jak to lustro, ale jak chcę po prostu, wiecie, trochę pożydzić, dostać te piękne 420 expa. Ja w sumie od razu zabiorę ten klejnot, odkąd musimy to i tak zrobić. To jest bies. Ups, to jest bies, tylko grzy. No tak, tym samym Mazi ma teraz klejnot słońca. Taki klejnot jeszcze zdobędziały, czy podobny. No tak, po prostu wykorzystajmy go do rozproszenia tych ciemności. A właśnie, jeszcze to miejsce, to wspomniałem. Czy to była pułapka, czy nie? Nie pamiętam. Chyba nie. A, czyli tutaj tylko mamy to. Tak, to są... Ten rytuał poranka to jest ta podpowiedź, jak wykonać te zapiski odnośnie rytuału, jak po prostu w jakiej kolejności wykonać te wszystkie rzeczy. O rany, nie idźcie naokoło, po prostu poczekajcie. Niecierpliwe dzieci. Chyba idąc tutaj dalej, po prostu napotkamy tak na kolejną barierę. Nie jestem jednak pewien, czy nie trzeba. Czy ta druga bariera jest zbędna, jeśli chodzi o rozproszenie. Chyba możemy jakoś dookoła obejść to wszystko. Sprawdzimy. Tutaj czeka nas zasadzka, zatem może. Moja postać będzie tutaj. Tak jest. Jak widzicie, zaczynają się. Zostały przywołane pomniejsze cieniste istoty. Mazi, atakuj. Tak w sumie mógłbym dać tarczę dla Mazi. Tutaj chcę je bardziej używać jako łucznika, czy... W sumie... I tak będzie, dobra, przełączę, kiedy przyjdzie pora. A i tak, tutaj mamy w tą wielką, dosyć niesympatycznie wyglądającą sadzawkę ognia. Trochę dziwne miejsce na to. I właściwie, czy ja coś... Zdaje się, że coś... Tak, pominąłem. Tak. Idąc dalej, pominąłem ten pojemnik, a z tego pojemnika dostaniemy kolejny niezbędny przedmiot, by zdobyć kolejny symbol Aumatora. Tu będą kości tej prorokini, czy jakie tam było, tak.
Kości Amuany. Czy ona miała wodogłowie? A dziecko, okej, okay, dobra. Jestem taki niedelikatny. W każdym razie, no tak jak powiedziałem, te kości są niezbędne. Zaraz je tu oddamy i dostaniemy za to kolejną część symbolu. I tak, ta rzeka ognia oczywiście nas rani. Nie wiem, czy tam coś będzie fajnego. Tutaj są pomniejsze przedmioty. Tutaj możemy zdobyć kolejny z tego pojemnika, jak pamiętam. Możemy zdobyć... Tak, tak, au, 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 idź. No i słuchaj, takie straszne obrażenia w sobie. Wszyscy mogłyś, bo ja się nie pogubił. Tam możemy zdobyć kamień Loan, jednak to jest najsłabszy kamień Loan. To co robi, to daje nam regenerację, odkąd zajmuje cały jeden... chciałem powiedzieć slot, całe jedno miejsce na hełm, zatem nie jest aż takie dobre. No i tak, tu mamy parę duchów, którzy najwidoczniej mieli pilnować grobu Amuany, a odkąd tlenie zaczęły bezcześcić wszystko i tak dalej, to po prostu chyba zabrały te kości z grobu prorokini. No i tak, dowiadujemy się także, że bóstwo utraciło swoją moc, nikt go już nie czci, co wyjaśnia czemu władca ciemności mógł właśnie w takim miejscu powstać. Czy objąć to jako swoją bazę. I odkąd oddaliśmy także kości, powinniśmy dostać symbol. Tak, mamy kolejny symbol. Brzasku, promień słońca. Okay. Także dostajemy kamień strażniczy smoka cienia. Ten duch wspomniał nam o tym, że pan cienia dosiada swojej bestii, którą jest smok cienia. I ten smok cienia nie zaatakuje nas, czy właściwie żaden smok nie atakuje nas na... po tym, jak nas zobaczy. Po prostu nie zobaczy nas. To ukryje nas przed... naszą drużynę przed jego wzrokiem. To po prostu w praktyce sprawi tyle, że będziemy mieć więcej czasu na zbuffowanie naszej drużyny. Także mamy bardzo dobry zwój przeszywający magię. Jest to kombinacja dwóch czarów, wyłomu oraz obniżenia odporności, ponieważ jak widzimy obniża odporność ofiary oraz także przerywa działanie czarów ochronnych. Szósty poziom. Szósty poziom to wyłom, czy piąty poziom to był wyłom, już nie pamiętam w sumie. Piąty. Zatem, no, lepszy wyłom. Potrzebujesz czegoś? Po prostu sprawia, że nie musimy, czy nie marnujemy tyle czasu na rzucanie poszczególnych zaklęć, odkąd mam jedno. Jednak nadal wyłom będzie dobry od początku do końca. To nie jest tak, że wraz z tym zaklęciem nagle wyłom przestał być dobry. Nie pamiętam, co tam było. To chyba było coś dobrego. Znowu po prostu Mazi, odkąd nie jesteś ranna, tak, ściągnę się wszystkich. My zaś posyłamy wojowników naprzód. Także ciebie, odkąd jesteś wojownikiem. I rzucamy się na biesa. Te wszystkie szkielety i tak dalej będą dostawać obrażenia od ognia, kiedy będą po nich po tym iść, po tej plicie. Czyli po tej sadzawce, jednak tak, my nie chcemy stać na tym z racji tego, ten ogień ich tak bardzo nie porani. O, come on, zabijcie. Au. No w sumie on powinien walczyć dalej, zatem szybkie leczenie. Szkielety, jak pamiętamy, mają dosyć dobrą odporność na miecze i tak dalej. Moja postać tancz. Ouch. Au, to zabolało. No cóż, szkielety mają co 18, 50 coś siły. Trochę bolą, jak trafił. No, i padł.
No i standardowo z tych szkieletów wypadają miecze obręczne plus jeden. I niestety niska siła Mazi sprawia, że niestety nie będzie mogła ciężkiego oręża, przynajmniej na obecną chwilę, target. Przy okazji Yoshimo wbił poziom. Zobaczmy dodatkowe punkty. Nic szczególnego. Jednak teraz chcę mu dać wszystkie punkty w zestawieniu pułapek. To nie jest aż takie istotne, ale przyda nam się w nadchodzącej walce. I właściwie może zapiszę. Będziesz tuż za mną, prawda? Oraz zwiedzę. Zwiedzę to pomieszczenie. Tu tutaj chyba była pułapka zresztą. Test. I. Serio. Znów. Myślałem, że tak jakby, wiecie, rozbroiłem ją. Czy ja coś? Nie, wszystko jedno. W każdym razie, stamtąd można podnieść wolumin Amaunatora. Cały czas chyba przekręcam imię tego bóstwa. W każdym razie, można podnieść jego wolumin i... okej. Tego zupełnie nie pamiętam. Właśnie ta różdżka mi się bardzo przyda. Ten wolumin chyba po prostu nam mówi trochę bardziej o samym bóstwie. Także jak widzieliście, mamy kolejną kartkę z opisem rytuału. I teraz powinno już nie być tu pułapek. Mamy strzały ukończeń chyba. O, świetny. A może to tu była jedna, prawda? Więcej bełtów. Może za mocno mi nie obchodzą. 40. To powinno być strzały ukończeń, prawda? Lodowe, okej. Temat. Tak, ukończeń chyba mają tylko ten podwójny grot. Po prostu wyglądają podobnie i łatwo je ze sobą pomylić. Ten kamień loan, ktoś może go rozpoznać? Nie, okej, z tym perłów biały. Tak, nie zmienia nam klasy pancerza, po prostu daje nam bardzo, bardzo słabą regenerację. Z racji tego, że Mazi po prostu nie ma na sobie hełmu, to czemu nie, niech ma, bo brak laku. W sumie to... Też nie zmienia klasy pancerza. W sumie po prostu potrzebuje hełmu, żeby chronić się przed trafieniami krytycznymi. I... Teraz to jest dobry moment na odpoczynek, odkąd moja główna postać prawie zginęła. Oczywiście zapiszę, bo nie pamiętam, czy tutaj się mają szansę pojawić potwory. Nie? Świetnie. No i w ten sposób, jak widzicie, obeszliśmy sobie dookoła tą barierę. I czas na kolejną walkę. Psienie, wszyscy... Wojownicy na start, Jerry nie cofnąłem. I tego pana nie cofnąłem? Wow. Okay. Standardowo. Najpierw bije sytlenia. Może na odległość, bo wcześniej że ze wszystkim. I może... Święte uderzenie, bo czemu nie, bo to są nieświęte istoty. No, całkiem dobre uderzenie. I szkielety. Zawsze wydawało mi się dziwne, że te szkielety kwiczą jak dostaną, tylko... Coś... Nie wiem. Jest jedna z tych niezrozumiałych dla mnie rzeczy. No okej. Okay. I także jak widzicie, cały czas używam tego miecza... nie pamiętam, jak się nazywa. Ten miecz przeciwko złym istotom na Kaldornie. Po prostu, żeby trochę szybciej atakować. I odkąd te istoty są złe oraz... to są nie umarli. A w sumie tutaj przemku. Zatem po prostu dostają nieco większe obrażenia od miska. No cóż, Mazi będzie musiała się rozstać ze swoją wspaniałą regeneracją 2 punktów zdrowia na minutę, ale cóż. Nabij mi się na miecznik, ciemniku, póki możesz. No i tak, tajemniczy głos mówi, że tylko imię mistrza ocali przed mocą ciemności. Po prostu musimy przejść po literach, które będą się składać na imię
Aumatora? Amuatora? O mój Boże, po prostu tego bóstwa. To I o co chodzi? tu w zasadzie. Pum, pum, pum. Tu w zasadzie się nieco podlecza. Po prostu chcę pójść jedną postacią. Gdybyście poszli po innych płytkach, to po prostu by się dostali chyba super ognia. Trochę małe gluczenie. No i zobaczmy, mamy Amuanator. Okej, ślicznie. Jeszcze zapiszę, ponieważ w tym pokoju będziemy walczyli z kościanym golemem. I kościany golem na jednej stronie, to jest dosyć dziwne. Zobaczymy informację o tym, że kościany golem nie jest nieumarłym. Jednak inne strony twierdzą, że to jest nieumarły. I mój Boże, daje mi wycisk. Nie jest to żywotny nieumarły, jednak ma dosyć duże odporności na chyba wszystkie typy broni, które nie są wybuchowymi. No ale tak uległ mojej mocy i dał mi całkiem dużo punktów doświadczenia. I w tym pomieszczeniu dostajemy kolejny klejnot słońca, którego. Czy naprawdę muszę go. Może tutaj będzie bariera, ale chyba. Mam jakieś dziwne uczucie, że nie. Także dostajemy magiczną procę. To jest chyba proca plus 3 nawet. Dezintegrację oraz ochronę przed magiczną bronią. A także te pociski, o których nie wspomniałem, to są pociski słońca. Mają umagicznienie plus 2, ale także zadają dodatkowe obrażenia od ognia. Plus 2 punkty. No i tu mamy cienia, który chce wolność i mówi nam o jakiejś informacji. Czemu nie? Wiecie, umowa z cieniem to zawsze coś wspaniałego. Ej, wow, zapchałem sobie ekwipunek. W sumie nie, mogę tu wszystko pochować. Ha! I tu także, jak widzicie, mamy ostatnią już część klejnotu, który się przez moment zbugował. Tak. I tym samym kończymy symbol. Mamy cały dysk, który, cóż, symbolizuje słońce. Cień, jak powiedział, krył się w naszym cieniu, co jest bardzo fajne. Ale jak to, no cóż, zła istota postanawia zdradzić. Nie wiem w zasadzie, czy to jest jakoś mocno konieczne do czegokolwiek, on by zawsze to nas zdradził. Jednak po prostu chciałem pójść główną postacią, bo gdybyśmy poszli jakąkolwiek inną, to by po prostu nie chciał z nami gadać. Po prostu by powiedział, żeby chce rozmawiać z naszym dowódcą, czy jakoś tak. Okej, czyli myliłem się, ten klejnot słońca jest absolutnie niezbędny.